Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam was już w 6. odcinku. Zagrajemy w Sekiro Shadows Die Twice. W ostatnim odcinku pokonałem pierwszego oficjalnego bossa w grze i dzięki temu zdobyłem specjalną metalową teraz było lufa czy rurka, zaraz sprawdzę. Aha, gdzie ten metalowy, to nie tutaj. Mechaniczną lufę, dzięki czemu mogę ulepszyć moją protezę. Chyba ulepszyłem? Tak, ulepszyłem już poza odcinkiem, ale z rzeźbiarzem jeszcze nie gadałem, bo jestem ciekaw, czy będzie miał coś na temat tej lufy do powiedzenia. No. Halo? See, you've acquired something quite interesting. A mechanical barrel. It's a mechanism that can serve as the very core of the prosthetic. Hand it here. I'll fit it to the arm for you. What difference does the barrel make? With a versatile base such as this, I can use various purifying agents to further hone that fang of yours. Purifying agents? Purifying agents are materials that can be used together with the barrel. Things like gunpowder and scrap metal. So if you find something of that sort, be sure to bring it my way. Ops. Mam sake. Chciałbyś? I brought some sake. Don't mind if I do. Is it not to your liking? No, it's damn good. But it does make my old wounds ache. Your left arm? Yes, and this sake was a favorite of the man who cut it off. Who was? Lord Isshin. Isshin? Why? He did it for my sake. I was on the verge of being consumed. Consumed by what? Shura. Well, whether you believe me or not, that's for you to decide. But you do well to beware Shura's shadow. Dlatego tak się łapałeś za rękę przed chwilą? Dobra, ale tak bez tego to... Tak w sumie... Co to jest Shura? Pomożecie? Bo... Ja nie do końca wiem, o co kaman. O nie! Ja mówiłem na końcu, że mnie brak tych senów ugryzie. Ulepszenie narzędzi protezy. W menu ulepszenia narzędzi możesz wydawać materiały ulepszeń oraz seny, aby tworzyć udoskonalone wersje tych narzędzi. Aby udoskonalić dane narzędzie, trzeba posiadać jego podstawową wersję oraz wszystkie wymagane ulepszenia. Po udoskonaleniu narzędzia nadal będzie można używać jego starszych wersji. No ale po co, nie? Tutaj... A, nieznany shuriken, a tu nieznane narzędzie protezy. Sztuk 2. Gdzie w momencie, w którym tego nie zrobię, to nie mogę ani tego zrobić. A jak nie zrobię tego, nie mogę tego i nie mogę tego. Nieznana ognista lufa, nieznany topór, nieznane rzędzie, nieznany shuriken. Sprężynowy, a w ogóle nie, ale nie, no nie stać mnie. Najwyżej to mógłbym sprężyną petardę sobie kupić, ale potrzebuję jeszcze jednego metalowego złomu. O, co to jest w ogóle? Sprężynowa dysza ognista. Okej, okay, no ale brakuje mi od cholery materiałów. Gdzie żeby to zrobić, to potrzebałbym mieć 5 prochu i 5 tego. I 5 złomu żelaznego. No ale no dobra, nic to. With a mechanical barrel, so many possibilities. I can use various purifying agents to further hone that fang of yours. So if you find something of that sort, be sure to bring it my way.
Dobra, dzięki. To okej, okay. Skoro niestety nie udało mi się ulepszyć lufy, no to w takim razie lecimy do bramy zamku w Ashinie, gdzie pokonałem Gyobu, aby przez nią przejść. Gdyż tego jeszcze nie robiłem. Jesteśmy na podzamczu. To cóż, otwieramy i lecimy. A, myślałem, że taka akcja a la Santa Monica, że coś za drzwiami będzie ukryte. Czy za drzwiami. Za kamerą, powiedzmy, nie? O! Chciałoby się, co? Jeszcze troszkę i będzie wykupiony ostateczna umiejętność z drzewka Shinobi. Dobra, tu nic nie ma, ale mogę tutaj przeskoczyć. I tu. Co jest? Ten się darł, dobra. Nie było zamknąć paszczę, kolego. O nie! Żadnych psów! Dobra, ale na szczęście nie zużyłem na szczęście, nieszczęście, zwał jak zwał. No to jak naczynia. No nie zużyłem symboli ducha, nie? Czy to szczęście, czy nie, to już zależnie chyba od oceny. Tutaj... O, proszę, są szczury, na które mam kesta. Od Tengu Zashiny. Ja w sumie ile ich muszę zabić? No nie! Nie, nie było mnie tu. Zapomnij o mnie. Bo chcę to podsłuchać do końca. No to, tak, on tu idzie. No to ja lecę tutaj. No jaką on tego się o mnie wyczaił? No, już, dasz Sasiana? Okej, dał Sasiana. Jezu, a wolniej się nie da? Zabójca z tego co wiem, to ma się ruszać szybko, a nie... jak staruszka nasączona smołą... i zmieniona w ślimak. Nie, czekaj, co? Miałem takie w miarę okej porównanie. Dobra, będę mógł ich stąd podsłuchać? Czy nie bardzo? Mogę. The land of Ashina will not last much longer, even with Genichiro on our side. What about our other mission? Black Hat is fighting like a demon by the Serpent Valley side of the castle. Then that's where we're going next. But keep your wits about you. The Black Hat Badger won't go down without a fight. Borsuk czarny kapelusz. No, ja... Jakbym się skampił. No nie, to jest chwyt. O! O!
Aż mnie to zabolało! Jezu! Aha, widzę, że kapelusz normalnie z czarnej stali chyba. Jezus Maria, aż mnie to zabolało przed chwilą. No ej! No jaja se robisz! Topór! No, czarny proch. Dobra, czyli toporek się na nich przydaje. Ja rozumiem, że można mieć tarczę, ale to był zwykły słomiany kapelusz. Ewentualnie z jakiegoś lekkiego drewna, a gościu blokował każdy mój cios tym kapeluszem. Come on! Dobra, tu nic nie ma. No, skacz. O, tutaj chcę zgarnąć to, co tam było na tym urwisku. O, właśnie. Tego miejsca szukałem. Cukierek Ako. Okej. I wracamy. Kolejny. I to nawet dwóch. Świetnie. Dobra, jakby tu wyciąć troszkę ludności w pienie. Jeden zdjęty. Okej, jest sam, więc... mogę spróbować go rozwalić. No, przecież robię unik, gro! Okej, poszło gładko. Chociaż nie powiem, trochę oberwałem. Tam nic. Tu, maybe. Co jest? Złom żelazny, czyli już bym mógł petardy ulepszyć. Garść popiołu. A co jest tam? Ej, to nie jest aby ta arena, na której ja walczyłem z Genichiro na początku? Kujarzę trochę po kwiatach. No to chyba jest to przejście. Zabezpieczyli się, widzę. Rozwalili most, no i koniec, nie przejdziemy. W razie gdybym uratował Kuro, no nie przejdę dalej. Dobra. Co ja tutaj mogę znaleźć? Ile mogę znaleźć cokolwiek? Na razie trochę wieje trupem, a proszę bardzo, lekka sakiewka. To zawsze stówka. Czy było? Nie, nie było. Tutaj też nie ma nic. No, świetnie, było akurat podsłuchiwanie. To ja się spróbuję schować. No weź, koleś, daj se spokój. Naprawdę nie chcę cię zabijać. Jeszcze. Nie, no niewiara, akurat jak se odpuścił. Nie ma mnie.
Okej, zapomniał o mnie. Naprawdę! On akurat zapomniał, więc postanowiłem idealnie po prostu wskoczyć mu w zasięg wzroku. Dobra, widzę, znowu zapomniał. Teraz może nie będę tam od razu wskakiwał. Tylko zwyczajnie pójdę i schowam się w krzaku. Gościu, można być czujnym, ale możesz się ruszać trochę szybciej. Za chwilę przeładuję lokację i będzie tyle. Jezu, 16 minut już minęło. Jak to, naprawdę, przy tej grze czas leci za szybko. Nie. Krzak. No i świetnie, zmarnowałem tylko czas. I tak muszę przeładować lokację. Dobra, że go zdajemy. No cóż. Niestety. Dobra, tędy. I tutaj kawałek do przodu. I mam posążek. Przeładowanie. Dziękuję. Go. Tu jest. Na start strzelec. Dobrze, że już ma to leczenie za czasy śmiertelne, bo inaczej to ja bym tutaj chyba dostał kocio kwiku. Tutaj dwóch typa. I te cholerne psy. Shuriken. Kolejnego symbolu ducha. A jeszcze jeden, bo powinien być tu mniejszy. Mówisz, że jeszcze jeden, akurat jeden jest za rogiem. Dobra, na szczęście na strzała schodzę. To tak mało expa dają. Dobra. Tych też dajmy, bo za nich jest dużo expa. Sobie już na topór przestawię. No, nie dam się drugi raz. Ej, co jest? Czemu teraz nie poszło? Wcześniej na strzał mu to zdjąłem. Czemu teraz dwa razy? To się odnowiło, czy ja tego nie wziąłem? Granulka. Obstawiam, że tego nie wziąłem. Dobra, teraz w tym kierunku. Najpierw dołem. Bo oczywiście strzelec, strzał alarmuje wszystkich. Więc trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Okej, widzę, że chwilowo bez zmian. A dobra, tamtego niestety nie ma. Jezus! Jak było bliziutko, żeby mi to nie wyszło. Tak blisko. Nie do końca, co ty chciałeś temu osiągnąć, ale dobra. Teraz ty. No, chodź. Ale bez tego. Tego czegoś. Dobra, teraz po ciebie. Ładnie. Teraz unik. Zbieram odkurzaczyk. Ten jak długo ten atak trzyma. Okay.
cięcia, dwa, trzecie i scyzoryk prosto w paszczę. Pięknie. Dobra, teraz skradamy się i widz, co macie do powiedzenia. Desperate times call for desperate measures. We're in no position to worry about what others might think. Yes, but... Hey, keep it together, soldier. Keep talking like that, and they'll put you on its detail. And when it's mad, it doesn't discriminate between friend or foe. Ta znieczaja, chodzi o kolesia, czy... Mówili o tym czymś. Zamek w Ashinie. No, szybko zmieniła się lokacja. Oj, tu pachnie mi minibossem. Nie wiem czemu, ale pachnie mi tu minibossem. No, musiałeś się odezwać. O, co jest? Dobra, lecz się. Ej, no! Fajnie. Wskrzeszenie. Jezus! Idź. Ej, no Chryste! Co to ma być? Dobra. Ej, co to mogę parować? Jak? Dobra, petardy. Nie było parowania, niestety. Dobra, granulka. Zejdzie postura. Nie. Postura spadła. I nie ma leczenia. Dawaj. Ej, jak ja to mogę parować? W płomieniach zajebiście i nie żyje. W ogóle, Jezu, dlaczego ja mu teraz petar? Ja mam tyle... Użyć petard, a ja jak idiota, nie wiem, próbuję to parować. No, chyba se żarty stroisz. Ja pitole, 600 expa poszło. Cholerę w tym momencie. Już pieniądze to jeden kij, ale... Może być. Dobra, z tymi trzema walczył teraz nie będę. Ale chociaż tego jednego sobie zdejmę. A bo dobra, YOLO. Bo to zawsze... Świetnie. Nie wierzę, Świetnie. Teraz też za pierwszym razem. Nie kumam, jak to działa. Raz trafię, raz nie trafię. To się nie powinno wydarzyć w taki sposób. Dziękuję. Podniosłem blok. Ale spoko. Dobra. To ładna pomysł, że dać dwóch takich typów koło siebie.
Jeden to jest już problem. Dopiero dwóch. I nie mogę na nich patrzeć, jak mam to zbliżenie kamery podczas egzekucji. Czy tam ciosu śmiertelnego. Oni są tacy paskudni. Dobra, widzę podejście drugie będzie teraz do byczka. Dziękuję. Może uda mi się nie zginąć tym razem. Petardy mieć na podorędziu. Ale tak to szarżuje po prostu, to jest masakra. A przynajmniej tych typów był zdjęło od razu. On by tak zcizować w sumie? Jak tam mogę skrobać? Mi tam to nie przeszkadza. Au. Dobra, petardy! Mi na wskrzeszenie. Dostępne na walkę, więc muszę uważać. Dobra, petardy nie działają podczas szarży. Warto wiedzieć. Nie od razu. Dobra, i... Nie weszła parada, ale wyobrażenia postury głównie weszły. No kurde! Aha! Nie ma tak nie być w zasięgu i tak dostać obrażenia. Coraz lepiej. Musiałeś się odezwać! Coraz lepiej. Szybko popita. Podwójna. Dobra, mam dwa użycia petardy jeszcze. Obniżenie ognia. Nie, tak się wyunikować prosto w tego. Maksymalnie mogę jedno uderzenie jeszcze przyjąć. Teraz jedno. Dawaj. Zeskrobać go. Jest! Udało się! Bogu nie będą dzięki, naprawdę. I cyk, koralik modlitewny i drugi stopień leczenia Shinobi. Nice. Jeszcze lepsze leczenie. O. Sounds like he's calmed down. What? The enemy is still alive! What about the bull? Where's the bull? Nie żyje. Tak jak ty. Widzieliście, ile ja dostałem ekspa z tego byka? 200 expa! 200 expa! Za coś takiego dostanę 200 expa! Przecież to jest jakiś żart! Za takie wielkie coś dostanę 200 expa! To jest 215 dokładnie. To jest prawie 5 razy mniej niż dostałem za Giobu. No przynajmniej jest posążek. Ej, co? Od razu postawiony? Nie muszę się z nim jednoczyć? Dobra, to jest troszkę dziwne, ale nie będę narzekał, zawsze to trochę mniej. Thank heavens. Thank heavens.
For what do you pray? Oh, you there. Have you heard of the Senpo Temple? The Senpo Temple on Mount Kongo. A very special holy person lives in that place. Go on, join me in prayer. Thank heavens. Thank heavens. Okay. Dzięki za info. Chyba. Oho. I o, kolejny statek. Lord Kuro, it is time, Lady Emma. Yes, I know. Master Kenichiro is waiting, is he not? I will return to the top of Ashina Castle. Well, that reed whistle we used before. This time, I will use it to call on you. Okay. Fajnie. I'm sure you are all aware already. This coming battle will determine the fate of all Ashina. We go now to risk our lives for Lord Ishii and the peoples of Ashina. We are Ashina! We are unbreakable! Hurrah! For Ashina! Ktoś na tawce teraz puszcza? Jak to jest kolejny miniboss? W dodatku z obstawą. To jest jakiś żart. No oczywiście. Dobra, obstawą mogę jakoś się zająć, byle tylko nie naraz. Dobra, w sumie... Wymienię sobie petardy, bo tu mi się nie przydadzą. Na dyszę ogniową. Generał Kuranosuke Matsumoto. Tu są jeszcze strzelcy. Ta, pewnie. Zaserwuj mi podbitkę na start. Aha, świetnie. Jak widzę, gra postanowiła dać jemu pierwszeństwo animacji. Jak ja nienawidzę mini-bossów, czy bossów, którzy mają przydupasów, którzy im pomagają. Najgorsze, co można mieć. I poszło 700 expo, oczywiście się chędożyć. Dobra, weź się już przymknij. A wy, moi kochani, w tej chwili pod ostrzem. Aha, świetnie. Ja jestem w stanie to ugrać, tylko ja się muszę najpierw pozbyć tej durnej obstawy. Okej, pchnięcie. Nie, zostaw go! I tu. Jeden. Drugi. Leczenie. Ej, no, powinno być parowanie. No przecież... Już uniknąłem! O, jak skrzynka tu jest. Dobra, odbiegnę. Wyleczę się. Fajnie by jakbyś Mikiri zrobił. Czy Mikiri? Dał mi... Aha, myślisz, że będzie podcięcie, a ten ci... wyteguje po prostu mieczem centralnie prosto w facjatę. Dobra, nie, ja stąd spadam. Do widzenia, panu. Naprawdę,
Te obrażenia to jest jedno, ale to, że on ma tych... Ja się starałem nie przeklinać, naprawdę, bo taką wiązankę bym tu puścił, że... Drugim dissem bym się pewnie stał. Chociaż nie obiecuję, że ciężko jest samemu sobie obiecać, że kiedyś to się nie stanie. Dobra, pokaż mi, co my tu ma... co ja tu mam w sumie. Cukierki... W sumie mam co? Cukierek na ukrycie, cukierek na posturę, cukierek na obrażenia fizyczne i cukierek na atak. Spróbuję ten cukierek na... ten cukierek Ungo wykorzystać. Ta, pewnie. Dwa strzały z rzędu. A może te petardy to nie będzie taki głupi pomysł jednak? No, szybko. Halo, gdzie moja pauza? Szybkie wskrzeszonko. Leczonko. No do jasnej! Trzecia śmierć. Trzecia śmierć na czymś tak łatwym. Boże, gdyby nie tych czterech strzelców, to gość jest łatwy jak cholera. Super, gdzie moja pomoc losu? Petardy powinny być w sumie skuteczne na nich, bo są to ludzie i powinny ich na chwilę oślepić. Strzelców w pierwszej kolejności. Kolesia! No bo mnie coś zaraz po prostu trafi! Owinięty posążek Jizo. Wyskocz! Nie wyskoczy. Tutaj. I tu. I tu. I gościu powiem teraz o mnie Nie wiem, gdzie on jest tak naprawdę. Ale mam nadzieję, że w krótkim czasie o mnie zapomni. Chciałem go jeszcze rozwalić w tym odcinku. Gdzie on jest? Tam. Ile ja mam życia? O! Hej. No dobra. Ten koleś odpuści w końcu, czy nie? No nie, ewidentnie nie zamierza. Dobra, to zobaczymy, jak ci się spodoba
moja dysza ogniowa. Oj, oj. Dobra, rozbił moją posturę, ale nie atakował dalej, więc to... To było podcięcie. Odejdź kawałek, wylecz się. Chciałoby się, co? A, już. Gdzie jest tą łapą? Dobra, pierwsza faza. Teraz drugi raz. Mogę się jeszcze raz wskrzesić. Typie, ty się dobrze czujesz? Dobra, ostatnia tykwa. Tykwa, ostatnie użycie tykwy. Fajnie. Płoń. No akurat Mikiri. Nie to, nie to, nie to, nie to. Dobra, znowu. A nie, okej, to było akurat podcięcie. Jak ten atak mnie denerwuje! Fajnie, że miałem uniesioną tą... osłonę, zasłonę. Znowu! Osłona w górze! Osłona w górze! Jakby nie. Nie, po prostu ja muszę na niego zeskoczyć, bo inaczej gościu po prostu sobie nie da spokoju i będzie cały czas ze mną chciał walczyć. O, patrzcie, jaki jestem wielce skopiany. No wreszcie! Szkoda, że tak późno ta pomoc losu. Czytałoby się jakieś 3 zgony temu. Dobra, to w sumie zamiast tego wymienię sobie to, tak na wszelki wypadek. Tata, weź już przymknij. Okej, ten strzel na... Jedno... Nie, zajebiście po prostu! Jeden strzał! Jedno cięcie od typa, ja po prostu zdycham. Bogactwa. No, co jeszcze? Co jeszcze we mnie rzuca? Co jeszcze we mnie teraz rzuca? Nie, to jest jakiś żart po prostu. Okej. Okay. Przynajmniej nie straciłem znowu expa. Ale mam go tak mało, że to jest żart. I to absolutny. I'm sure you are all aware already. This coming battle will determine the fate of all Ashina. We go now to risk our lives for Lord Ishin and the peoples of a Co? Co ten gościu właśnie zrobił? Aha, to w życiu samobójca normalnie. Ty właśnie... To się nie wydarzyło. Ty właśnie dał się... Rzucił się w przepaść i... W praktyce za friko oddał mi... To co miał przy sobie. Ale jestem na 100%, że to był jakiś bug i to się wydarzyć nie powinno. Ale nie będę narzekał.
Nie ma. Tu. Muszę się rozpędzić. O, nie muszę. Wystarczy, że zrobię tak. Tak, zwis. Nie, zwisaj. Opuść się. Zwisaj na górę. To jest w gnieździe. Uważnie. Czy ty jesteś? To jest jeden z tych ziomków, co z geniczy robił na początku. Okej. Okay. Co, jakiś, nie wiem, sygnał dymny? Być może. Serio? Pusty? Nikogo tu nie ma? Tego nie było. Świetnie. Esencja moru. Po prostu pięknie. Przecudownie. Okej, dostałem pomoc z losu, ale co z tego? Skoro jest smoczy mur. I'm sure you should shut the hell up. Że nie mówić inaczej. Prawda, ale ten koleś jest taki irytujący. Jeszcze gorszy niż Yuzu. Bo gdzie Yuzu tak naprawdę miał tylko dwa stada przydupasów, nic więcej. Jakie... Co ty robisz, gościu? Mówiłem, że to bug jakiś. Ta, pewnie. Co jeszcze? Dobra, na szczęście nie do przepaści. Aha, zabarykadowane i nie ma przejścia, obviously. Ej, no, nie złapiesz się tam naprawdę? Nawet się wciągnąć nie dasz do porządku, ty cholerny patafianie. W ogóle mam odblokowaną zasłonę w powietrzu i z niej nie korzystam. No, zaraz 50 minut minie. Ja w sumie pokonałem tylko... Tylko ledwie dwóch minibossów. Ja może też tego questa dla Tengu ukończę. Już kilku tych zabójców roztagowałem. Wiecie, co jest zabawne? Kiedy robicie jedną rzecz, a gra robi coś kompletnie innego. Coś,
totalnie przeciwnego do tego, co kazaliście jej robić. A tu jest, myślałem, że mi aż tam próbuję ustrzelić tym cholernym shurikenem. No nie, że mam blok uniesiony, ale oczywiście jak zostaje od pleców, to magicznie blok się nie liczy. Co ja gadam w ogóle teraz? No jak on to... Jak on tym ciska w taki sposób? Przecież to jest niemożliwe. Koleś skacze i w środku skoku rzuca shurikenem. I to tak, że on zatacza kółeczko jak bumerang i trafia mnie. Od pleców. Ktoś mi to wyjaśni? Ja z chęcią poznam odpowiedź. No chodź. Co my tu mamy? Jakieś przejście? Wejście? Aha. Okej. Dalej proszę. Co jest najgorsze, jak leci w was i pchnięcie, i cięcie? Możecie chcieć zrobić Mikiri, ale jak będziecie robić Mikiri i w trakcie oberwiecie cięciem, to dostaniecie i z jednego, i z drugiego obrażenia. Czy to jest cięcie i z pchnięcia? A, i to jest taki normalny sposób na dojść do tego kolesia. A nie tak jak ja, spaść gdzieś, stamtąd. W ogóle tą ręką chyba tam strzela, nie? Dobra, znowu prawie 50 minut, znaczy prawie już ponad 50 minut nagrania. Ale jakby... Dobra, nie. Nie będę walczył bez tykw z tym kolesiem, bo to jest, mówiąc krótko, idiotyzm. Więc wracam do posążka, czy też do zaniedbanej świątyni i spróbuję sobie coś ulepszyć. Tak na koniec odcinka tego... No, żeby mieć ten taki... Znaczy mieć, no ja już mam taki słodko-gorzki akcent. Bo już prawie... Bo prawie typa rozwaliłem. Znaczy prawie, rozwaliłbym go, gdybym nie te cholerne przydupasy. I'm glad you've come. There was a drag back. It is... Goodbye. Okej, spoko. You need something? Mogę ulepszyć petardę do sprężynowej petardy. Udoskonalona petarda wykorzystująca mechanizm sprężynowy. Użycie wymaga symboli ducha. Wywołuje potężny i oślepiający błysk oraz huk, odrzucając przy tym wrogów. Zadaje też obrażenia posturze zwierząt. Naładowanie mechanizmu sprężynowego nadaje petardom energię obrotową, co pozwala trafiać we wrogów znajdujących się z każdej strony. Okej. Okay. Trzeci poziom informacji odblokowano. Sprężynowa dysza ogniowa. Tutaj długa iskra. Coś jeszcze lepszego dla petardy, ale tutaj do tego muszę mieć coś w tym miejscu. Leciwy mglisty kruk. Żłobiące ostrze. Coś do shurikenu. O, ale o, to są jakieś te w ogóle. Nieznane mi jeszcze rzeczy. Co to jest w ogóle? No, nie to. O, dobra. Złom magnetytowy i wosk tłuszczowy. Żółty proch, żeby mieć to. No, będzie upgrade'owania. Ja podejrzewam, że i tak nie da się chyba za jednym przejściem wszystkiego zrobić. No ale nic, bo ten odcinek ma już prawie godzinę. Mam nadzieję, że
coś się wam tutaj spodobało. Ja spróbuję dofarmić sobie do końca ten punkt umiejętności i być może uda mi się przy tym nie zginąć i zobaczycie już w kolejnym odcinku prezentację tej oto umiejętności. Natarcia cienia. Chciałem jeszcze wrócić do Tengu, ale niestety ten odcinek już jest bardzo długi, a więc wrócę do niego w następnym odcinku. A na razie, póki co, żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!